porozmawiamy o wykonawstwie muzyki Chopina. W Archiwum Polskiego Radia nie było wbrew pozorom zbyt wielu kreacji chopinowskich, które pan nagrał. Czy to znaczy, że nie lubi pan grać Chopina? Od razu dodajmy, że w albumie znalazły się trzy kompozycje Fryderyka Chopina. Czwarta ballada, Andante Spianato, Wielki Polonez oraz finał koncertu fortepianowego e-moll. Ale właśnie skąd ta oszczędność w grywaniu Chopina, przynajmniej w latach 70. i 80., gdy jeszcze archiwa Polskiego Radia rejestrowały pańską działalność? Myślę, że wpływ spory na to miał fakt, że ja świadomie podjąłem decyzję o nieprzystąpieniu do konkursu chopinowskiego. Łączyło się to też z pewnymi przykrościami, muszę powiedzieć, ze strony tak zwanych czynników oficjalnych wówczas. Dlaczego ja odmawiam udziału w tym najważniejszym polskim konkursie? Ale tę decyzję podjąłem po krzywdzącym mnie werdykcie jurorów konkursu imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie, który odbył się na rok przed naszym konkursem chopinowskim. Ja byłem w Moskwie w 1974, a w 1975 był konkurs w Warszawie, który zresztą bezapelacyjnie wygrał fenomenalny Christian Zimmermann. Myślę, że to miało też wpływ na to, o jakie utwory byłem proszony jako solista Polskiego Radia. Nie przylgnęła do mnie etykietka chopinisty, która uważam za szufladkowanie jakiegokolwiek pianisty, jak na przykład mnie przyporządkowano do Gershwina, jest czymś niezasłużonym, niesprawiedliwym. Ja grałem naprawdę, miałem już wtedy spory repertuar, więc nie byłem tym, od którego oczekiwano utworów Chopina. Natomiast ta sytuacja zmieniła się diametralnie po moim wyjeździe z Polski, gdzie właśnie jako Polak byłem proszony bardzo często o wykonywanie obu koncertów fortepianowych Chopina. I ten mój repertuar chopinowski z natury rzeczy jakoś bardzo się rozbudował dopiero na emigracji. Od mniej więcej dekady zajmuje się pan komentowaniem muzyki zarówno w radiu, jak i w telewizji. I co nas niezmiernie cieszy, jest pan również współpracownikiem Polskiego Radia Chopin. Proszę powiedzieć, czy czuje się pan dziennikarzem muzycznym? Traktuje to pan jako hobby, czy może raczej jako zawód? Przede wszystkim bardzo dziękuję dyrekcji Polskiego Radia Chopin za zaproszenie mnie do współpracy. To jest sprawa, która daje mi wiele satysfakcji, ale nie mogę jednak powiedzieć, żebym czuł się, nie mam ku temu kwalifikacji, żeby czuć się dziennikarzem muzycznym. Raczej traktuję to jako hobby, ale bardzo satysfakcjonujące i przyjemne. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za rozmowę, a Państwa zapraszamy do kupowania albumu Andrzej Ratusiński Retrospective. Jest to szósty album z naszej serii From the Polish Radio Archives. I przypominam, że płyta dostępna jest na rynku muzycznym od piątku 18 marca. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję naszym słuchaczom.